niechaj tradycjom ludowym zadość dzisiaj będzie, dlatego przychodzimy do was po kolędzie. My, mali kolędnicy, niespodziankę mamy i na oklaski gromkie czekamy. Hej, kolęda, kolęda! Powiem wam, o czym nie wiecie, że się narodziło dziecię, maluchne, miluchne i pożądane, które od wieków jest obiecane, które wzruszyło świata mocą. W słodkim Jeruzalem nocka już zapada, śpiące stada bydła przeżuwają dzień. Zamyślona gwiazda kapelusz zakłada, w słodkim Jeruzalem mijają godziny. Wybrana rodzina? Tak, to znaczy niezupełnie rodzina jeszcze. Jak to? To para narzeczonych. Józef i Maryja. Bardzo się kochają. Oboje są z rodu króla Dawida. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie on panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Witaj, Maryjo. Witaj, Józefie. Dawno się nie widzieliśmy. Od tego czasu wiele się zmieniło. Oj tak, Józefie, żebyś tylko wiedział. Budowa naszego domu idzie bardzo szybko. Już niedługo będziemy mogli się sprowadzić. Bardzo się cieszę. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Witaj, Gabrielu. Świetnie sobie poradziłeś. Jak zwykle zresztą. O Maryję byłem spokojny, ale Józef miał wiele wątpliwości. Okazał się być jednak bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy już wiesz, przepatrząc w jego oczy, najświętszą widzisz twarz. Mario, czy już wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma ja jest. Mario, czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że to właśnie on rządzić będzie światem? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma Jam jest. Przylecieli aniołkowie, jak ptaszkowie z nieba, i śpiewali dzieciom też ku wesoło jak trzeba. Oj, ojcze, panie, ojcze, ojcze, chodź, chodź. Śpiewaliśmy, uczyliśmy, pasać uda.
Betlejem Panna zrodziła syna. Jak dobrze, żeście już wstali. Dziwy się dzieją na świecie. Gwiazdy nie widziały twoje oczy, że takie głupstwa pleciesz? Może każdy z was mnie wyśmieje, ale co widziałem, w to wierzę. Opowiedz nam o tym, czy coś wielkiego się stało? Serce nam wali jak młotem. Bóg przybrał ludzkie ciało. O, patrzcie, coś z nieba płynie. Szum wielki, obłokach słychać. Nie lękajcie się, pasterze. Do Betlejem pospieszajcie. W żłobie dziecię Jezus leży. Pokłon wdzięczny mu oddajcie. Ojciec syna zesłał z nieba, który w szopie się narodził. Yeah.
Panie, mędrcy z dalekiej krainy coś o jakiejś gwieździe wspominali. Huncwoty! Łobuzy! Mówiłem nie budzić! Po nocnej uczcie z rana mam się trudzić! A więc idziecie za gwiazdą? Za gwiazdą, Herodzie. Ona nas prowadzi już od wielu miesięcy. Prowadzi. No tak, ale tak w ogóle to gdzie mógłbym ją zobaczyć? Przecież to ta, która świeci nad pałacowym ogrodem. Tam, na południu. Aha. Nie widzisz jej? No co też, naturalnie, że widzę. Nie widzisz. Zostawmy to. W końcu nie gwiazda jest najważniejsza. Ważne jest to, po co idziecie. Oczywiście, że tak. Idziemy się pokłonić panu panów. Królowi królów. Światu światem. I złożyć dary. To prawdy niewielkie, wprost symboliczne. Mirrę, kadzidło i złoto. To niezwykłe, dary dla Boga i człowieka jednocześnie. Jednocześnie. Musisz być, panie, niebywale szczęśliwy, wiedząc, że wydarzy się to na twojej ziemi i podczas twojego panowania. Tak. Czy można w to wątpić? Gwiazda coraz jaśniejsza. To pora już nam ruszać w drogę. No, ja nie mogę, bo obowiązki mam i takie tam różne. No, na razie to nie, ale w najbliższym czasie oczywiście, że tak. Poczekam na powrót i relacje, bo mam nadzieję, że nie odmówicie mi kolejnego spotkania. Banda głupców. Tak, jaśnie, panie. Magów, królów, królowie bez królestw. I żeby mnie tak zdenerwować? Takie tam nawiedzone gadania. Głupiś! Słucham. Zdobądźcież miecze, zdobądźcież pałasze. Niech mnie ta dziecina już więcej nie straszy. Żołnierze, do ręki broń. To. Rozkaz ja spełniłem, lecz twemu synowi z drogi nie ustąpiłem. Oto masz na znak głowę syna twego. Biada, biada mnie Herodowi biednemu, królowi wielce utrapionemu. Przynosimy ci dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Każdy z nich ma swoje symboliczne znaczenie, które zostało zapisane w starych księgach. Tutaj jest złoto, należne królowi. Oto kadzidło, jakie należy się Bogu. Tu, o matko, tutaj jest mirra. Twój syn Bogiem jest Bogiem, ale również człowiekiem. Pozna więc goryt ciała i ludzkiego życia oraz nieuniknione prawa śmierci.